dobry. Miło mi gościć w Państwa domach. Zapraszam do pociągu wspomnień. Kontynuujemy przypominanie newsów sprzed 27 lat. Nasi archiwiści naprawdę mocno się starają, by móc zaprezentować Państwu stare taśmy. Te nagrywane były jeszcze w systemie SVHS, czyli o bardzo niskiej jakości. Odtwarzanie ich jest dziś bardzo utrudnione ze względu na stan ich zachowania, jak również ze względu na niedoskonały sprzęt. A w tych newsach będzie o ocieplaniu budynków spółdzielczych. Przypomnijmy jedną z kronik policyjnych, która stanowiła nieodłączną część aktualności. Będzie trochę kultury i sportu. W sporcie wspomnimy o regatach i o klubie bilardowym Arkadia. Tam rozgrywano partię snookera. Będzie też mecz piłki nożnej i przypomnimy działalność Krzysztofa Pajewskiego, niezapomnianego trenera taekwondo. A więc jedziemy. Kolejne budynki mieszkalne wybudowane w latach 70. doczekały się kapitalnego remontu elewacji. Przy ulicy Koszalińskiej remontowane są dwa bloki administrowane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła wiosną bieżącego roku ocieplanie budynku numer 98. Mieszkający w dwóch sąsiednich blokach pracownicy wojska naciskali swoją administrację, by również pomyślała o takim remoncie elewacji, który poprawiłby sytuację termiczną. Prace rozpoczęto pod koniec września. Mają być zakończone do końca października. Na obu budynkach roboty wykonują dwie różne ekipy. Każda z nich ma swój sposób na jak najlepsze wykonanie prac. Każda się spieszy, by zdążyć przed nadejściem mrozów. Budynki są ocieplane płytami styropianowymi, na które kładziona jest warstwa tynku wykończeniowego. Mieszkańcy tych bloków powiedzieli nam, że już można odczuć pozytywne skutki ocieplenia. Co by nie mówić, budynki po remoncie będą wyglądać estetycznie i czysto, a lokatorom z pewnością będzie cieplej niż dotąd. Bardzo smutnie wyglądają na tym tle znajdujące się tuż obok budynki administrowane przez PKP. Ich lokatorzy wielokrotnie już monitorowali swoją administrację, bodaj o odnowienie klatek schodowych, które nie widziały pętla od lat, ale bezskutecznie. Jedynie co zrobiono, to ogrodzono kolejowe posesje betonowymi słupkami, które zdaniem lokatorów niczemu nie służą, a jedynie potwierdzają, że administracja ma pieniędzy w nadmiarze, skoro stać ją na taki zbytek. Wielu z naszych telewidzów narzeka na przerwy w odbiorze programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Informujemy, że przerwy w emisji programu spowodowane są pracami na Gołogórze przy montażu nowych urządzeń nadawczych. Jak nas poinformowano, zakłócenia w odbiorze tego programu będą występować z różnym nasileniem do końca roku. Tradycyjnie już obiekty szczecineckiej spółdzielni mieszkaniowej można zaliczyć do najlepiej utrzymanych w mieście. Po zakończeniu ocieplania ostatnich bloków przy ulicy Koszalińskiej pomyślano o małej infrastrukturze. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa po zakończonych remontach elewacji budynków mieszkalnych przy ulicy Koszalińskiej wykonała sporo prac z zakresu urządzeń obiektów tzw. małej architektury. Przed blokiem numer 98 od strony wejść urządzono plac zabaw dla dzieci. Wykonano alejki spacerowe, posadzono krzewy odgradzające plac zabaw od dzikiego przydomowego parkingu. Przy wszystkich obiektach spółdzielczych na osiedlu Koszalińskim wykonano podobne prace. Mieszkańcy bloków administrowanych przez inne podmioty zazdrością wypowiadają się na temat działań spółdzielni i wysyłają swoje dzieci do korzystania z bezpiecznych i ładnie urządzonych placów zabaw przez spółdzielców. Mieszkańcy zachodniej części osiedla liczą na to, że po zakończeniu prac remontowych na budynkach 90 i 96 podobnie postąpi Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i przynajmniej naprawi urządzenia placów zabaw dla dzieci znajdujące się przy tych blokach. W najbliższą środę, to jest już jutro, w wieczorze publicystycznym o godzinie 20:00 dyskutować będziemy na temat meandrów szczecineckiego sportu. Zgromadzeni w studiu goście postarają się udzielić odpowiedzi na wiele pytań nurtujących działaczy i sportowców. Przypominam, jutro o godzinie 20:00 w programie lokalnym Telewizji Zachód dyskusja na temat stanu szczecineckiego sportu. Zainteresowanych zapraszamy do dyskusji. A kroniki policyjne zapełniają się kolejnymi zapisami przedstawiającymi kolejne ludzkie dramaty. Jedne są mniejsze, inne większe, od tak jak bywa w życiu. W nocy 16 października złodziej Aszak włamał się do zakładu szklarskiego przy ulicy Lipowej, skąd zabrał spawarkę elektryczną walizkową o wartości około 500 zł. 17 października na trasie Wierzchowo-Bobolice na skrzyżowaniu Gromczyn rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi Fiat 125. Rowerzysta boleśnie odczuł skutki swojej nieuwagi i wylądował na oddziale chirurgicznym szczecineckiego szpitala z licznymi obrażeniami.
18 października w nocy spod baru Kwaka na ulicy Jana Pawła II skradziono motocykl ETZ o wartości około 2000 zł. Tej samej nocy włamano się do samochodu Volkswagen Passat na parkingu przy ulicy Karlińskiej, skąd skradziono radioodtwarzacz o wartości około 300 zł. Na parkingu przy ulicy Warszawskiej skradziono samochód Audi 80. Wartość skradzionego samochodu 18 tysięcy złotych. Następnej nocy w Fordzie Scorpio zaparkowanym przy ulicy Mirosławskiego wybito szybę i skradziono radioodtwarzacz, a na Marwickiej w podobny sposób z samochodu Fiat Tipo skradziono radioodtwarzacz. 20 października przy ulicy Koszalińskiej syn okradł matkę i ojczyma. Z mieszkania wyniósł magnetowicz Samsung, kurtkę skórzaną i złoty łańcuszek o łącznej wartości około 1200 zł. Przed złodziejem domowym trudno się ustrzec. Klub szokującego melomana zaprasza na muzyczne wspomnienia o pięknych nieobecnych. W programie muzyka ze wszystkich środków fonograficznych, niepowtarzalny nastrój, konkursy i inne niespodzianki. Spotkanie odbędzie się 30 października o godzinie 18 w kawiarni artystycznej Szczecińskiego Ośrodka Kultury. 28 października działający przy szczecineckim kinie Przyjaźń dyskusyjny klub filmowy zaprasza na projekcję filmu Rękopis znaleziony w Saragoście w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. W rolach głównych zobaczymy nieżyjących już aktorów Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza Opalińskiego, Bogumiła Kobielę i innych. Początek projekcji o godzinie 18. Dnia 23 października o godzinie 18 w sali widowiskowej kina Przyjaźń odbędzie się recital Katarzyny Skrzyneckiej. Przy fortepianie zasiądzie Janusz Tylman. W swym półtora godzinnym recitalu wykonuje nastrojowo poetyckie utwory, zaskakuje również poczuciem humoru, talentem komediowym i świetnym kontaktem z publicznością. W repertuarze obok pięknych ballad Gałczyńskiego, Sikorowskiego, Kleine, Ordonówny, Skrzynecka śpiewa pastiżowo piosenki, w których tworzy małe scenki aktorskie i nie boi się pośmiać sama z siebie. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Szczecineckim Ośrodku Kultury. W Łubowie istniejącą tam świetlicę wiejską przekazano miejscowej szkole. Sala jest miejscem spotkań teatralnych, wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, a także zabaw. Znajdujące się tam sceny i zaplecza może pozazdrościć nawet Szczecinek. Końca. Jej najnowsze karty zapisuje historia ostatnich 52 lat, które upłynęły od powrotu do macierzy. Znów rozbrzmiewa polski język. Historia zatoczyła koło. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, nasz rodowód. Była to akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była ona połączona z przekazaniem przez burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Borne-Sulinowo sali wiejskiej pod pieczę Szkoły Podstawowej w Łubowie. Jest to obiekt składający się właściwie z dwóch części, sali ćwiczeń ruchowych, a także klubu wiejskiego. Teraz szkoła będzie odpowiadała za całą działalność kulturalną, która będzie się tutaj odbywała, a jako małą próbkę tych naszych możliwości akademię, którą nazwaliśmy, przedstawienie, które nazwaliśmy Kartki z historii Łubowa. Wychowanie kulturalne, to które w tej chwili realizowane jest w szkole, najpełniej realizuje się wtedy, gdy dzieci same uczestniczą w kulturze. A w naszej szkole coś takiego się dzieje. Śpiewają, tańczą, recytują, są aktorami i myślę, że to pozostanie im na długie, długie lata. W aktualnościach pora na wiadomości sportowe. W sobotę na jeziorze Jamno po raz ostatni w tym sezonie ścigały się łodzie żaglowe. Miło nam donieść, że jedyny reprezentant szczecineckich żeglarzy, pan Jan Chomicz, startując na łodzi własnej konstrukcji i własnoręcznie wykonanej,
w mocno obsadzonej klasie jachtów kabinowych zajął bardzo dobre drugie miejsce. Konstruktorowi, budowniczemu i żeglarzowi w jednej osobie gorąco gratulujemy. Wszystkim młodym sympatykom żeglarstwa przypominamy o uroczystym zakończeniu sezonu żeglarskiego, który odbędzie się w najbliższy czwartek na przystani Smosu o godzinie 16. W sobotę i niedzielę w klubie bilardowym Arkadia odbył się turniej snookera. Startowało 28 zawodników, głównie ze Szczecinka. Faworytem był Paweł Czusel, który zajmuje 17 miejsce na liście najlepszych zawodników kraju. Zgodnie z przewidywaniami, w niedzielnym finale spotkali się Paweł Czusel i Krzysztof Mikołajczyk. Po zaciętej walce zwyciężył Paweł Czusel 3-2. Podobne turnieje odbywają się w klubie Arkadia co miesiąc, w najbliższych dniach 15-16 listopada. Będzie to turniej dwugwiazdkowy. Warto dodać, że klub bilardowy Arkadia jest jedynym tego typu ośrodkiem w województwie koszalińskim. W sobotę na stadionie Osiru przy ulicy Piłsudskiego odbył się finał 21. Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych. W eliminacjach wziął udział ponad 5 tysięcy dziewcząt i chłopców ze 141 szkół województwa koszalińskiego. Witam wszystkich z terenów Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozgrywają się tu dzisiaj finały Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych. Szczecinek został organizatorem tych finałów, dlatego że przez ostatnie 3 lata zajmował zawsze miejsca w pierwszej trójce w tych zawodach i dlatego Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego docenił po prostu trud szkół, trenerów, organizatorów i powierzył tą organizację właśnie dzisiaj działaczom ze Szczecinka. Zjechała tutaj młodzież z całego województwa koszalińskiego, wyeliminowana w eliminacjach najpierw na pierwszym szczeblu gminnych i miejskich, następnie w eliminacjach rejonowych, a więc jest to już młodzież wybrana, ta najlepsza, która została wybrana spośród 150 szkół z całego województwa. Na podstawowym etapie tych zawodów startuje około 5 tysięcy młodzieży, czyli są to zdecydowanie najbardziej masowe, najbardziej popularne zawody sportowe w Koszalińskiej Olimpiadzie Młodzieży, a myślę, że nie tylko w Koszalińskiej Olimpiadzie Młodzieży, ale w ogóle we wszystkich rozgrywkach i zawodach sportowych młodzieżowych i w kategorii seniorów. 5 tysięcy dzieciaków w szczeblu podstawowym. Dzisiaj startuje tu w Szczecinku około 500 tych najlepszych zawodników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dwójce w eliminacjach rejonowych. Jak po dwóch rozegranych biegach w grupie młodszej widać, że zawodnicy ze Szczecinka zajmują bardzo wysokie miejsca, ponieważ w grupie młodszej wygrały dziewczęta z szóstki Szczecinek, natomiast w grupie młodszej chłopców pierwsze miejsce zajęła szóstka Szczecinek, drugie miejsce jedynka Szczecinek. Zobaczymy, jak będzie w starszych kategoriach wiekowych. Za chwilę rozpoczną się biegi w grupie dziewcząt z klas siódmych i ósmych i w grupie chłopców z klas siódmych i ósmych. W grupie młodszej do 13 lat zarówno w rywalizacji dziewcząt i chłopców złote medale wywalczyli młodzi biegacze ze szkoły podstawowej nr 6 ze Szczecinka. Ich opiekunowie to Józef Szpakowski i Jan Bobryk. W tej samej grupie wśród chłopców na drugim miejscu plasowała się drużyna ze szkoły podstawowej nr 1, również ze Szczecinka. W grupie starszych chłopców drużyna SP6 zajęła wysokie drugie miejsce. Zdobywają 3 medale w punktacji generalnej, SP6 ze Szczecinka zajęła pierwsze miejsce. Trójka Darłowo, dziewiątka. I piłka nożna. Drużyny Daszboru i Wielimia rozegrały kolejne mecze w ramach rozgrywek czwartej ligi. Daszbor spotkał się na wyjeździe z Jantarem Siemyśl. Do przerwy utrzymywał się wynik bezbramkowy. Niestety druga część meczu to fatalna gra Daszboru i w efekcie 4 stracone bramki. Jantar wysoko pokonał Daszbór 0-4. Po 10 kolejkach Daszbór z 13 zdobytymi punktami zajmuje 9 miejsce w tabeli rozgrywek. Natomiast wicelider rozgrywek Wielim Szczecinek podejmował KS Olimp Złocieniec. Drużyna Wielimia występuje w zielono-czarnych strojach. Początek meczu to lekka przewaga gości, którzy składniej i częściej przeprowadzali ataki na bramkę Wielimia. Później gra się wyrównała. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym 0-0. Druga połowa meczu to obustronne ataki i gra obfitująca w liczne faule. Po jednym z takich ataków bramkę dla Wielimia zdobył Stanisław Podolańczyk. I kiedy wydawało się, że mecz zakończy się jednobramkowym zwycięstwem Wielimia, napastnicy Olimpu przeprowadzili atak na bramkę gospodarzy. Po dośrodkowaniu zawodnik gości głową umieścił piłkę w bramce Wielimia. Wynik do końca nie uległ zmianie. Wielim zremisował z Olimpem Złocieniec 1-1. Wielim zdobył do tej pory 21 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli rozgrywek.
sobotę i niedzielę grali również trampkarze i juniorzy obu drużyn. W sobotę trampkarze Dashboru, występujący w wojewódzkiej lidze młodzików, wygrali z Kalisją Kalisz Pomorski 3-1. Natomiast juniorzy młodsi pokonali swoich rówieśników z Kalisza w stosunku 2-0. W niedzielę w rozgrywkach 4. Ligi Wojewódzkiej Juniorów Wielim pokonał Olimp Złocieniec 2-1. Zawodnicy szczecińskiego klubu Taekwondo przyzwyczaili już nas do sukcesów. Po wakacyjnej przerwie klub wznowił działalność. Zawodnicy przygotowują się do kolejnych zawodów. Po wakacyjnej przerwie rozpoczął działalność szczeciński klub Taekwondo. Niestety w tym roku część dobrych zawodników będzie startować już w innych klubach, nie w szczecińskim klubie Taekwondo. Około 5 zawodników rozpoczęło studia w różnych miastach, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Gorzowie. Między innymi Zbigniew Sołtys, Robert Stach. Robert Stach akurat jest na zaocznych studiach, także jeszcze reprezentuje klub Taekwondo. W tej chwili przygotowujemy się do najważniejszej imprezy, jaka jest w tym roku, Mistrzostw Świata w kickboxingu, które się odbędą 26 listopada w Gdańsku. Bardzo dużą szansę startu mają w tych mistrzostwach. Szansę startu w tych mistrzostwach ma dwóch zawodników ze Szczecinka. Jest to Robert Stach w kategorii ciężkiej i Agata Łuczko w kategorii lekkiej. Za tydzień wyjeżdżają na ostatni sprawdzian kadry. Myślę, że zakwalifikują się na te mistrzostwa świata. Za 2 tygodnie też mamy dość poważny sprawdzian Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, które odbędą się w Siedlcach koło Warszawy. W tych mistrzostwach liczymy na nowych zawodników juniorów młodszych, którzy zakwalifikowali się na te mistrzostwa, zwłaszcza na Damiana Zielaznego i Mariusza Siatkowskiego, Łukasza Golona. Są to 3 nazwiska, na które liczę, że jakieś medale przywieziemy z tych mistrzostw. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Żegnam się z Państwem i oczywiście zapraszam do oglądania dalszej części naszego programu. Dobranoc. Na dziś już dość wspomnień. Ja zapraszam Państwa na kolejną pozycję programu Telewizji Zachód i na naszą stronę www.tvzachód.pl oraz na naszego Facebooka. Do zobaczenia.